Cześć, tutaj Leszek. A, tutaj Oskar. Ile masz lat? 15. FTP. W marcu było 4 laty równe. Od kiedy trenujesz? Tak porządnie rok. Dzisiaj zobaczymy, jakie rezultaty można uzyskać w jak młodym wieku. A to jest, Oskar, ta trasa, którą dzisiaj będziemy robić. Czyli 9,7 km, 100 metrów wzniosu. Taka jedna górka jest po drodze, ale naprawdę niewielka. Za zadanie będziesz miał po prostu zrobić to najmocniej, jak najszybciej się da. Okej. Na razie ci nie będę mówić, jaki mam tutaj czas życiowy. Za chwilę zobaczysz sam, ale nie jest on rewelacyjny. Oskar się rozgrzewa na swojej maszynie. Tak brzmi nasmarowany, wyciągnięty łańcuch w połączeniu z nową kasetą trenażera. Nie słychać, bo słychać twój napęd. Myślę, że z 5 watów stracisz. Zresztą ja też, bo będę jechać na twoim rowerze dzisiaj. 10 minut rozgrzewki, żeby 12 minut totalnie na maksa pojechać. I zobaczymy, czy będziesz w stanie wbić się na 200... czego? Ten watów. Jak się rozgrzewacie przed zawodami? Bo ty normalnie jesteś w drużynie, bierzesz udział w zawodach juniorskich? Juniorów młodszych. Juniorów młodszych, a to znaczy, że masz trochę inny napęd niż wszyscy. Jeżeli jest krótki wyścig, to jak wygląda rozgrzewka? Taka czasówka? Mhm. No to na starcie trzeba stanąć tak, jakby się było w połowie wyścigu. Czyli takim rozgrzanym, podgotowanym lekko. Okej. Końcówka rozgrzewki Oskara. Ile ty ważysz teraz? 50? 67. Ile? 67. Ja, 10 kilo lżejszy ode mnie jesteś. Tutaj jest taka jedna bardzo ważna wartość, która jest często ważniejsza od tego, co się pojawia w tamtym rogu. Waty bezwzględne, okej, ale dużo istotniejszy jest stosunek mocy do masy. Dobra, jesteś gotowy? Tak. Pamiętaj, że pierwsze 200 metrów to jest dojazd do startu. Od banera będzie start. Go! 8,8 km. 400 watów. 8%. Tutaj jest najstromiej. 5 watów na kilogram. Yeah. Oskar bardzo mi imponuje. Nie tylko mocą, jaką generuje przy tak niewielkiej wadze, ale przede wszystkim pasją. Nie siedzi godzinami przed kompem, jak większość rówieśników. Uczy się i trenuje. Ma swój klub, profesjonalnego trenera, reżim, mnóstwo wyrzeczeń i wyzwań. Współcześnie mało osób dobrowolnie godzi się na dodatkowe obowiązki. To jest robota na drugi etat. Cały. To, co najbardziej inspirujące, to efekty, a właściwie jak szybko można je osiągnąć w tym wieku, ciężko i konsekwentnie pracując, mając talent i odpowiednie predyspozycje fizyczne, jak i również te charakterologiczne. I też nie ukrywam, że bardzo fajnie jest sobie w takich chwilach usiąść na leżaku i patrzeć, jak to inny się męczy. 700 metrów. 193 tętno, jeszcze możesz dobić trochę. Zrób 200 tętna. Ząbek w dół. Jeszcze jeden ząbek w dół, Oskar. 600 metrów. Będzie poniżej 14 minut. To będzie super wynik. 5 watów na kilogram, 193 tętno, 194. To jest abstrakcja po prostu. I 300 metrów ostatnie. Sprint. Kaseta się skończyła. Ale nie Oskar. 198 tętno, 600 watów, 9 na kilogram. O stary. Mega. Mega szacun. 13,48 Oskar. O, fajnie. Pierwszy raz widzę, że dyszysz naprawdę, a długo się znamy. To teraz czas na mnie na rowerze Oskara, ale zacznę też od rozgrzewki. Krótka, ale intensywna, jak przed każdym krótszym, mocnym czymś. To jest rozgrzewka, uczę się twojego napędu juniorskiego. Założę się, że ja wygeneruję dokładnie taką samą moc jak ty, średnią. 301, może 305 watów, ale stosunek masy do tej mocy będzie dużo mniej korzystny, bo ty jesteś 10 kg lżejszy. Trzymaj kciuki.
daleko. Już niedaleko, 2 kilometry. Dam radę. Jeszcze kilometr. To jest kilometr na maksa. Bardzo się staram. Jak miałeś czas? 13:48. Tak, nie zdążę. 600 metrów. Jeżeli ktoś szuka definicji, to zobaczy. Trening do pożygu to jest właśnie to. Balansowanie na granicy. Czemu się śmiejesz? Mówiłem ci, że się lejzę, niesamowicie. Ty to zrobiłeś na luzie, z ogromną rezerwą. Nie, no nie na luzie. Naprawdę. Teraz widzisz, dlaczego ja tak dużo mówię o ręcznikach, o osłonach na rower, nie? Nie, bo to product placement będzie. Jest tu też. Ciebie prowadzi trener? Tak. Profesjonalista? Tak. Nie tylko mnie, cały klub. Mhm. I wy w sezonie normalnie jeździcie i się ścigacie, tak jak dorośli. Tak. Tylko że macie swoją ligę. Tak. Juniorską. Dokładnie, juniorską. Juniorów młodszych, młodzików. Mhm. Czyli ja dzisiaj pojechałem na mocy twojego FTP. Sprzed roku. Tylko że sprzed roku ty mi wkopałeś 30 sekund i bezwzględnie prawie 20 watów. Tak. Ja pojechałem to 3,6 wata na kilogram, a ty... 4,4. I to dało 30 sekund, kolosalna różnica na jakichkolwiek wyścigach, na jakiejkolwiek czasówce, nie? Nie, ale będę starać się to poprawić, bo mam to powiedzieć, że rok temu miałem lepszy czas? Tak. Trochę wstyd, tak, ale to nie była moja życiówka tutaj dzisiaj osiągnięta. Absolutnie. Ale i tak tą swoją życiówką dzisiaj bym ciebie nie pokonał, pokonałbyś mnie na 2 sekundy. No, nie było źle. To jest super wyzwanie i super pomysł się ścigać z kimś na segmentach też na Zwiftie, bo dzięki temu można się fajnie rozwijać. Dokładnie. Kolejna motywacja, super motywacja do tego, żeby w zimie po prostu się nie nudzić, upocić się, tak jak widzicie, jak ja. Ale ja mam ogromną satysfakcję pomimo tego, że przegrywam. Dzięki, Oskar. Dziękuję. Mokre wszystko. Ty, a weź ty pokaż tę kasetę, na jakiej wy musicie jeździć w juniorach. Ja pitole. No co ty? To tak jakby ktoś faktycznie tu upiłował jeszcze 2 zęby. 3. Tak. Dziwnie, śmiesznie się kończy. No to podziwiam cię. Naprawdę. To jest kaseta juniorska, a to jest taka chyba najbardziej klasyczna. 28-11, czyli tutaj jest 11 zębów, a tu jest 14. Mniej nie może być, żeby młodziki się nie rozpędzały za bardzo.